Uwielbienie w duchu i w prawdzie. Słowo Boże mówi, lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec takich szuka, którzy Mu by tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Moi drodzy, w latach 90. w taki niezupełnie normalny sposób dostałam się do Georgii i tam był kamp, taki obóz, moi drodzy, związany z konferencją uwielbienia. I tam, moi drodzy, Ruth Helfin prowadziła tą konferencję, która była namaszczonym prorokiem Bożym, którą Bóg szczególnie używał w pieśni proroczej i nowej pieśni, i która dużo czasu swojego życia przebywała w Jeruzalem. Ona miała w sercu wiele narodów, ale najbardziej Bóg położył jej naród izraelski. I my widzimy, że w życiu człowieka nigdy nie ma przypadków. Ja zawsze kochałam śpiewać, to znaczy uwielbiać Boga, chwalić Boga, ale to był moment przełomowy, kiedy z tłumu ludzi ona, moi drodzy, wzięła mnie do siebie, położyła swoje ręce i powiedziała, a teraz udzielam mojego namaszczenia od Pana Tobie i zanieś prorocze uwielbienie do Polski. Amen. I do narodów, gdzie Bóg Cię pośle. I dała mi wiele książek w języku angielskim. Między innymi jedna z nich jest przetłumaczona i na tej podstawie dzisiaj postaram się, moi drodzy, nauczać na temat, jak to w duchu i w prawdzie to uwielbienie płynie z nas. Zaraz potem dostałam zaproszenie do Petersburga na konferencję uwielbienia, gdzie miałam głosić. Uznałam, że jest to reakcja Boga na to namaszczenie, które mi udzielił dzięki Jego łasce i postanowiłam, że pojadę do Petersburga. I tam, moi drodzy, Duch Boży poruszał się w niesamowity sposób. Za wiele lat potem Bóg ponownie posyła mnie do Petersburga i znajduję się w rodzinie pastorów, gdzie zaproponowano mi razem stanie przed obliczem Pana i uwielbienie Boga. I wtedy na tym spotkaniu pastorów w czasie uwielbienia werbalnym głosem Duch Boży przemówił. Teraz jest czas uwielbienia w duchu i w prawdzie. Było to około 4 lat temu. Moi drodzy, zaczęłam śpiewać spontaniczną pieśń dla Pana. Przyszła chwała Boża, dotknęła w sposób fizyczny nas. I wtedy wszyscy obecni tam słyszeliśmy chóry aniołów, ponieważ niebo było nad nami otwarte. Ci aniołowie razem z nami śpiewali tą nową pieśń, którą Duch Boży intonował przeze mnie. I to było niesamowite pozostawać w obecności, moi drodzy, świętego Boga. Jesteśmy do tego powołani, aby od chwalenia przychodzić do uwielbienia, a z uwielbienia przychodzić do samej chwały. Moi drodzy, tu nie chodzi o wrzaski. Jeśli ten wrzask jest z Ducha Bożego, to jest wszystko dobrze. Ale jeśli to jest nasz ludzki wysiłek, nasze ludzkie zmaganie, to nie doprowadza nas to do miejsca uwielbienia, z którego możemy wejść do miejsca chwały Bożej. W uwielbieniu dla osób, które uwielbiają, najważniejsza jest rzecz skupić się na Jezusie. Skupić się na Jezusie. Być tą otwartą anteną, która jest tak wrażliwa na Ducha Świętego,
że ona słyszy niebo i intonuje to, co słyszy na niebie tutaj na ziemi. Czy możesz powiedzieć amen? Chodzi o to, moi drodzy, że my niczego nie możemy forsować, ponieważ to zostało przeforsowane 2000 lat temu na krzyżu. Duch Boży wyraźnie mówi, że Jego ciało, Jego Kościół ma tak czcić Boga, aby wejść w ducha uwielbienia, gdzie zaczynają manifestować się dary Ducha Świętego, a potem wejść do miejsca Bożej chwały. Kiedy ja wchodzę do miejsca Bożej chwały, staram się jak najdłużej w tym miejscu pozostawać. Dlatego, że właśnie w Bożej chwale ja milknę, ale Duch Boży do mnie mówi. To jest miejsce świętego milczenia, gdzie jesteśmy skupieni na naszym Bogu i chcemy usłyszeć, co Duch mówi do nas, mówi do zboru. Moi drodzy, gdy my to zrozumiemy, będziemy w stanie osiągnąć to, co będzie pragnieniem Boga w danym momencie. I tu nie ma znaczenia, czy jesteś sam, czy jest gromada braci i sióstr z tobą, którzy wielbią razem z tobą Boga. Nie liczy się również, na jakim jesteś poziomie duchowego rozwoju. Ważne jest to, czy naprawdę dobrze dostroiłeś swoje ucho, antenę do źródła, jakim jest Jezus. My zdajemy sobie sprawę, że Bóg powołał swój Kościół do chwały. I On powiedział do nas, kiedy odszedł do Ojca: moi drodzy, wszystko jest dla was możliwe i będziecie czynić rzeczy większe niż ja czyniłem, ponieważ ja idę do Ojca. W związku z tym wszystko jest dla nas możliwe. Nie ma w Jezusie Chrystusie ograniczeń, jeśli chodzi o działanie Ducha Bożego w nas i przez nas, jeżeli my Jemu na to pozwolimy. Psalm 24, 1 do 10 mówi. Pańska, między innymi, powiem jeden z wersetów, jest ziemia i to, co ją napełnia. Świat i ci, którzy na nim mieszkają. Podnieście bramy wierzchy wasze i podnieście się bramy prastare, aby wszedł król chwały. Któż jest tym królem chwały? Pan zastępów jest królem chwały. Kiedy bijesz w struny, ty potrzebujesz najpierw słyszeć niebo i rytm nieba. Nie możesz rzeczy robić z ciała, bo ciało nic nie ma do Ducha Świętego. To nie chodzi o twoje umiejętności, co jest również ważne, bo ci pomaga w uwielbieniu, ale to nie jest najistotniejsze. Najistotniejsze jest twoja wrażliwość na Ducha Świętego. Objawienie 7-8 mówi: a każdy z tych czterech postaci miała po sześć skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu. I nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały: święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. Wyobraź sobie teraz sytuację, że Bóg zabiera ciebie do nieba i słyszysz tą pieśń, która cały czas jest notowana. Przychodzi jeden brat do mnie i mówi: siostro, ale dlaczego wy ciągle powtarzacie te same wersety? Ciągle te same wersety. Przez pół uwielbienia wy powtarzacie ciągle te same wersety. Ponieważ Duch Święty tego chce.
Ponieważ Bóg chce, żeby przez chwalenie, a potem uwielbienie, wejść w Bożą chwałę. I tam, gdzie pieśń jest namaszczona Duchem Bożym, my śpiewamy aż do momentu, chwalimy, wchodzimy w uwielbienie, aby wejść do Bożej chwały. Potrzebujesz w duchu rozpoznać, która to jest pieśń. Zauważysz, że w niebie śpiewane są proste zwrotki. Ta sama linia melodyczna, różne tysiące, tysięcy głosów, churalny głos, anielski głos, różnego rodzaju instrumenty, które łączą się w jeden głos. To jest niesamowite, bo tego się nie da wytłumaczyć. Dlaczego? Dlatego, że rzeczy robione są w Duchu Świętym. Duch Święty jest duchem jedności. On sprawia pełną harmonię. I były takie momenty w czasie uwielbienia, szczególnie rano, kiedy ciało tak stanęło w jedności Ducha Bożego, że ja słyszałam chóry aniołów, które wtórowały na pieśń, którą śpiewaliśmy. I wówczas jest napisane, nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy, co to znaczy? Po ludzku nie jesteś w stanie cały czas uwielbiać Boga, ponieważ jesteś tylko człowiekiem. Twoje ciało jest ograniczone. Ale co się dzieje, kiedy ty w duchu zaczynasz uwielbiać? Duch ożywia twoje ciało. On wzmacnia twoje ciało. Amen? Ty mówisz, wow, to już 3 godziny uwielbiamy. A kiedy to się stało? Dla ciebie wygląda to jak 5 minut. Ponieważ przez ciebie przejawia się cały czas, przepływa Duch Święty, który jednocześnie ciebie dotyka, wzmacnia twoje ciało, wzmacnia twoje członki, ożywia twoje ciało i powoduje to, że wiele razy ty nie odczuwasz, że ty w ogóle ciało masz. W niebie jest cały czas uwielbienie. Dlatego, kiedy Bóg mówi, że odrestauruje chatkę Dawida, on mówi o czymś takim, że ciało Chrystusa musi zrozumieć, że niebo ma przyjść na ziemię. Co to znaczy? To znaczy w niebie 24 na dobę jest uwielbienie dla Pana. Co to znaczy? To znaczy, że ciało Chrystusa potrzebuje zrozumieć, że my potrzebujemy się modlić nieustannie, nieustannie Boga uwielbiać, że my potrzebujemy mieć straże nocne, że naszym stylem życia to jest uwielbienie w duchu i w prawdzie. Kiedy idziesz na spacer, kiedy Duch Boży poddaje ci pieśń i zaczynasz ją śpiewać, ona jest od razu namaszczona. Boża obecność ciebie dotyka, niesamowity Boży pokój przepływa, Boża radość ciebie rozpiera, nabierasz ponadnaturalnych sił w Bogu. I chociaż trudno było ci wstać, twój stan momentalnie się zmienia. Alleluja. Bo kiedy jesteś chwalcą Pana, to ty jesteś chwalcą Pana cały czas. I mamy być wszyscy chwalcami Pana. Tak jest napisane. Bóg stwarza zespoły, które nas wprowadzają w Bożą chwałę. Ale każdy z nas indywidualnie w Bożym przeznaczeniu jest powołany do tego, aby być chwalcą w duchu i w prawdzie. Dlatego Duch Boży chce nas nauczyć, jak to zrobić, jak się takim chwalcą stać. Atmosferą nieba, jaką dostrzegłam, zawsze była miłość i świętość. Miłość, której człowiek nie jest w stanie określić, wypowiedzieć tu na ziemi. Żyjące istoty, uwielbiające Boga, który jest święty,
bo atmosferą nieba jest świętość, które uwielbiają wszechmocnego Boga, dla którego nie ma nic niemożliwego. Prezentują tron Boży, chwałę otaczającą tron. Słowo Boże mówi. I kto stanie na miejscu świętym? Kto ma czyste dłonie i niewinne serce? Kto nie skłania duszy swojej ku próżności, nie przysięga obłudnie? Kiedy chcesz doświadczać rzeczywistości nieba, ty potrzebujesz mieć szczególne baczenie na swoje serce. Jesteśmy powołani do tego, aby trwać w Bożej chwale. A chwała jest wspaniałym narzędziem żniwa. W Księdze Ozeasza, 2:23-25 jest napisane. W owym dniu wysłucham, mówi Pan, wysłucham nieba, a ono wysłucha ziemi, a ziemia wysłucha zboża, moszczu i oliwy, a te wysłuchają Jezerela i zasieje sobie lud w kraju i zmiłuje się nad niemiłowaną i powiem do nieludu, ty jesteś moim ludem, a on powie, Boże mój. Kiedy zaczynasz śpiewać w duchu i w prawdzie, Duch Boży coraz bardziej objawia się Tobie, kim On dla Ciebie jest. Twoja osobista relacja z Bogiem zaczyna się pogłębiać. Coraz bardziej poznajesz siebie przez Boga i coraz bardziej poznajesz Boga. Bóg powiedział do siostry Ruth Helfin w nocy, siejcie w niebo, będziecie siać też na ziemi. Pan również do niej powiedział, wasza chwała podoba mi się, porusza moje serce, rozkoszuję się nią, lecz chcę, abyście mnie chwalili więcej. Człowiek, który staje się chwalcą Pana, on ma niesamowity głód, aby więcej, więcej i więcej chwalić Boga. Zrozumiałe jest, że chwała na cześć Pana podoba mu się tak bardzo, że on pragnie więcej. I tutaj w Księdze Objawienia, w rzeczywistości jest to Księga Chwały i Uwielbienia, czytamy w 19 rozdziale. A od tronu rozległ się głos mówiący, chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy Jego, którzy się Go boicie, mali i wielcy. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły Alleluja, oto Pan Bóg nasz Wszechmogący objął panowanie. Kim są owi słudzy? Mają to być wszyscy słudzy. Ludzie, którzy są powołani do chwalenia Boga, to ci, którzy się Go boją, respektują. Mali i wielcy jest powiedziane. Wszyscy mamy chwalić Pana. Wszyscy jesteśmy równi wobec tego nakazu. Jan usłyszał głos licznego tłumu. Największym instrumentem Bożej chwały jest ludzki głos. Uczymy się podnosić go do Boga. Bogu podoba się chwała, pragnie jej stale więcej, ale pragnie również głośniejszej chwały. Kiedy jesteś coraz głębiej w relacji z Bogiem, potrafisz, moi drodzy, śpiewać bardzo cicho przed Panem. Potrafisz krzyczeć dla Boga chwale. I to się z niczym nie kłóci. To wcale nie trzaska cię głowa, ani nie boli cię głowa, ani w uszach coś się dzieje. Ponieważ to jest manifestacja samej Bożej obecności. Oj, On nas ponagla, chwalcie Pana i zaleca nam głośno śpiewać dziękczynienie oraz wykrzykiwać Bogu radosnym głosem. Wiele razy religijność zamyka nas na zupełne otworzenie się na głośne uwielbienie Boga. Amen. Zwróćcie uwagę, że momentami ja podnosiłam głos, to nie było ze mnie.
Zauważyliście, że Anita momentalnie podnosiła głos, to nie było z niej. Amen. To chodziło o to, że Bóg chciał ten głos podnieść. Ton głosu, barwę głosu, wysokość głosu. Amen. Bo to już nie był twój głos, ale to był Boży głos, który przynosił Bożą obecność. I to ma zupełnie inny wymiar. W związku z tym Słowo Boże mówi: okrzyk radości w namiotach sprawiedliwych. Kiedy strzelają gola, to wszyscy skaczą koło telewizorów, krzyczą, moi drodzy, wiwaty, a już ci, którzy są na miejscu, gdzie mecz się rozgrywa, to już w ogóle, moi drodzy, słychać jeden wielki hałas. Jeśli człowiek potrafi tak wiwatować na chwałę zwycięzcy, na chwałę człowieka, to jak to ma być wyglądać w oczach Boga? Amen. Jak ty wiwatujesz na rzecz Boga? Amen. Jak ty wiwatujesz dla Króla Królów, Panów Panów? Kiedybyś dzisiaj zobaczył orszak królewski, jakby wszedł tu Król Chwały, jaka by była twoja reakcja? Czy popadłbyś w zdumienie? Czy wydałbyś okrzyk radości, okrzyk wybawienia w namiocie sprawiedliwego? Amen. Czy nie otworzyłbyś się zupełnie na Jezusa? Że całym swoim jestestwem chciałbyś Mu oddać chwałę? Moi drodzy, ile razy wychodziłeś z uwielbienia zupełnie spocony? Ponieważ uwielbiałeś Go całym swoim jestestwem. My widzimy, że głosy, które słyszał Jan, był głosem licznego tłumu. Inny przekład, głosem licznych narodów oraz jak szum wielu wód, jak potężne grzmoty. Kiedy chwała podnosi się tak, że brzmi jak wodospady. Nie wiem, czy ktoś był nad Niagarą albo Livingstone. Ja byłam. Tak wielkie jest uderzenie dźwięków połączonych razem głosów, to wzrasta i staje się potężnym grzmotem. Ale to nikomu nie przeszkadza. Ale to nikomu nie przeszkadza. Moi drodzy, głos, który Jan usłyszał, wołał: Alleluja! Oto Pan Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie. Głos chwały jest głosem zwycięstwa. Nie jest możliwe chwalenie przez dłuższy czas bez wejścia w zwycięstwo. Bez deklaracji zwycięstwa tego, co Chrystus dla nas już uczynił. Chwała jest drzwiami wejściowymi. Słowo Boże mówi: wejdźcie do Jego bram z dziękczynieniem i z pieśnią chwały. Amen. Ile w nas negatywizmu, ile w nas narzekania, ile w nas smutku i goryczy. Czy to jest ten stan, w jaki człowiek Boży wchodzi w bramy z radością, z dziękczynieniem, wśród okrzyków radości i wiwatów? Słowo Boże mówi, kiedy my proklamujemy, co On dla nas uczynił na krzyżu. I z tego wynika nasza wdzięczność. I z tego wynika nasza radość, że ona jest z wybawienia Pana. Amen. Nie z okoliczności, jakie przechodzisz. Nie z trudności, jakie przechodzisz. Potrzebujesz zdjąć ten plecak, który ciebie usidla. Aby wejść na górę Syjon, do miejsca chwały, potrzebujesz go zrzucić na Jezusa, aby pozbyć się tego ociężałego ducha, żeby móc łatwo wchodzić krok po kroku, kiedy zaczynasz głosem, który Bóg stwarza w twoich ustach, uwielbiać twojego Pana. Słowo Boże mówi, chwalenie to jest zaledwie początek. Jest wstępem do Jego obecności.
wchodzimy przez bramę chwały. Gdy chwalimy Boga, On zaczyna wylewać swojego ducha. Ludzie zaczynają przychodzić wtedy do miejsca uwielbienia, kiedy zaczynają manifestować się dary Ducha Świętego. Kiedy w tym miejscu uwielbienia i adoracji Pana zaczynasz uwielbiać Boga, kim On dla ciebie jest. Najlepszym pasterzem, cudownym doradcą, Ojcem Odwiecznym, Lwem z pokolenia Judy. Zaczynasz wyśpiewywać, kim tak naprawdę Jezus jest dla twojego życia. Zaczynasz wyśpiewywać objawienie Rema, które otrzymujesz w tym czasie. Bóg obiecał nam, że On będzie tak jak uczniom, że będzie uczył ich, jak się modlić. Kiedy powiedział, że On szuka czciciela w duchu i prawdzie, tak. To znaczy, że On chce nas uczyć w taki sposób uwielbiać Boga. I pójdzie wiele narodów, mówiąc, Księga Michała 4. Pójdziemy w pielgrzymce na górę Pana i do świątyni Boga Jakuba i będzie nas uczył swoich dróg, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon i słowo Pana z Jeruzalem. Jest taki slogan. Chwała Pana mimo wszystko. Co to znaczy? Masz oddawać Bogu chwałę bez względu na to, co czujesz. Czy czujesz się dobrze, czy nie. Czy masz chęć, czy nie. Bo może właśnie przed przyjściem na nabożeństwo zostałeś bardzo podenerwowany, bardzo sprowokowany. Może boli cię głowa, może dostałeś telefon, który ciebie powalił. Ale uwielbienie, to znaczy w sensie pierwszego schodka, chwalenie, jest decyzją. Jest naszym wyborem. Amen. Kiedy ja otrzymałam wiadomość, że mam nowotwór kości, zadzwoniono do mojej siostry. Moja siostra miała iść uwielbiać Boga w parku. Na Green Pond. Kiedy ona szła, ona uwielbiała Boga, a łzy spływały jej po twarzy. I ona mówi, nie zgadzam się w imieniu Jezusa, zaczęła śpiewać. Maria będzie żyć i będzie ogłaszać dzieła Pana. Amen. Kiedy stanęła na scenie, wszyscy zobaczyli, którzy byli bliżej jej, że spływają rzęsiste łzy. Wszyscy myśleli, że ona jest poruszona przez Ducha Bożego. Ale ona była poruszona przez wiadomość, którą otrzymała. Ona zdecydowała się, że mimo wszystko ona stanie i pomimo okoliczności ona będzie uwielbiać Pana. Amen. I łzy spływały, a ona uwielbiała Boga. Uwielbionego wzywam Boga i On rzecze mojego wroga. Amen. W Słowie Bożym jest napisane, przez Niego więc nieustannie składamy Bogu ofiarę pochwalną. To jest owoc warg, które wyznają imię Jego. A potem zaczynasz chwalić Boga. I kiedy wchodzisz w uwielbienie, ty cały czas zaczynasz uwielbiać imiona Boga. Spontanicznie Duch Boży poddaje ci. Ponieważ jest napisane, Bogu ofiarą miłą jest duch skruszony, ale miłą jest, kiedy ty wyznajesz Jego imię, wyśpiewujesz Jego imię. On jest Jehowa Rafa, On jest Jehowa El Shaddai, On jest Jehowa Roy, aleluja, aleluja, amen. Składać Bogu ofiarę pochwalną znaczy, że bez względu na to, czy czujesz, czy nie, ty decydujesz. Może wydawać się dla ciebie trudne, może wielu rzeczy nie rozumiesz, zacznij to po prostu robić. I pozwól Duchowi Świętemu, że On cię będzie w tym prowadził. Bo dla Boga najistotniejsze jest twoje serce, że ono chce Boga chwalić, że ono chce Boga wielbić. Amen. Bóg chce prostoty twojego serca. On chce uniżoności twojego serca.
On chce mieć całe serce twoje dla siebie. Jeżeli kogoś kochasz, to nawet filmy takie sceny rejestrują, że idzie, graje na fujarce albo na gitarze, stoi przed oknem ulubionej kobiety, ukochanej i gra pieśń dla niej. I gra, i gra. A ona wygląda przez to okno. Moi drodzy, spuszcza pasmo włosa. Moi drodzy, uśmiecha się zalotnie i potem znowu wraca. A on gra i gra. I tak wiele razy wygra tą miłość kobiety. Amen. Musisz się nauczyć, jak możesz dotknąć serca Boga. Bo jak dotkniesz serca Boga, to jest napisane, Bóg ci da więcej niż prosisz. Więcej niż nawet pomyślisz. Amen. A ty od razu z całą listą do Niego. On mówi, chwileczkę, Ewo, Adamie. Ja na razie oczekuję, że ty dotkniesz mojego serca. Że mi pokażesz, że tobie po prostu na mnie zależy, a nie na tej liście petycji, która się nie kończy. Amen. Że po prostu tobie zależy na tym, żeby ze mną być. Po prostu ze mną pobyć. Bo jeżeli kogoś kochasz, ty to po prostu chcesz z tym człowiekiem być. Czasami wystarczy tylko złapać się za rękę. I tak popatrzeć razem w niebo. Amen. I zaśpiewać pieśń pochwalną dla Jezusa. Nic bardziej nie łączy dwoje ludzi, którzy w jednym duchu, jednym sercem zaśpiewają serca do Boga. Amen. Ja stwarzam owoc na ich wargach. Kiedy mamy złożyć ofiarę, to ta ofiara to jest owoc ust i to Bóg ją stwarza. Czy trudno ci otworzyć usta? Po prostu zacznij to robić. Czy to jest aż taki wysiłek? Kiedy przychodzisz do domu Pańskiego, powiedz do Niego, Panie, stwórz we mnie chwałę, Boże. Stwórz we mnie chwałę. Napełnij moje usta Twoją chwałą. Stwórz owoc na moich ustach. I zaczynamy odczuwać wewnętrzne poruszenie. Ze środka zaczyna wydobywać się. Alleluja. Alleluja razem, alleluja, alleluja. Stary hymn się pojawia, Bóg ci przypomina go. To nie jest przypadek, że akurat on chce, aby ta pieśń była śpiewana. Ostatnio przed konferencją ja zostałam w domu, ponieważ fizycznie źle się czułam, czułam niesamowitą opresję wroga na umysł i ciało. I potrzebowałam zostać z Jezusem. I kiedy byłam w łazience, Duch Święty powiedział, zacznij śpiewać pieśń o Duchu Świętym. I kiedy zaczęłam tą pieśń śpiewać, przyszła Boża obecność, dotknęła mojego ciała, najpierw głowy, potem żołądka i czułam taką błogość i ten ból odchodził, odchodził, odchodził. Córeczko, zaśpiewasz tą pieśń na konferencji i ja dam ci moje słowa jako pieśń prorocza. I moje instrumenty usłyszą, a ich nie będzie, aby każdy wiedział, że to Pan mówi przez ciebie. Amen. Bóg wymaga od nas totalnego posłuszeństwa. Bóg podaje ci pieśń, którą, kiedy zaczynasz śpiewać, chwalić tą pieśnią Boga, bardzo szybko wchodzisz na etap uwielbienia
gdzie rozkoszujesz się, Bogie, cudowny Pan. Mój Książę pokoju, moja miłość. Pamiętaj, że ty nie śpiewasz do ściany, ale do samego Jezusa. Amen. Ponieważ tak naprawdę uwielbienie prowadzi nas do spotkania z samym Jezusem. Ja po to tu jestem, aby spotkać się z Jezusem. Więc kiedy zaczyna śpiewać pieśń, a potem zaczyna śpiewać amen, 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 niech się stanie. Bóg w dziwny sposób się porusza. Jedno jest ważne, żeby nie przeszkadzać Duchowi Świętemu. Amen? Chodzi o to, że samo powtarzanie tego, co Duch Święty ci dyktuje, ma moc. Ma twórczą moc. To przynosi życie i chwałę dla Pana. Kiedy dzisiaj powtarzaliśmy cały czas, moi drodzy, Twoje jest królestwo, amen, Twoja jest potęga. Kiedy rozumiesz, na czym polega uwielbienie w niebie, bardzo łatwo w to wchodzisz. Albo dajesz się pociągnąć przez Ducha Świętego. Mówienie innymi językami nie przychodzi przez rozum, ale pochodzi z Ducha. Tak samo jak stworzona przez Boga chwała jest i ma być przeze mnie wyśpiewana. Wchodzę w Jego obecność, otwieram się, moi drodzy, na Niego przez mojego Ducha. I Duch Boży zaczyna poruszać mnie. To tak, jakbym powtarzała to, co słyszę na głos albo cicho. Kiedy oddaję Bogu chwałę, zaczynam Go poznawać w sposób, jak i wcześniej Go nie znałam. Ofiara pochwalna ma upodobanie i akceptację u Pana. Łatwo przychodzą mnie słowa, ponieważ ja kocham Jezusa. Jeśli kochasz drugiego człowieka, jest bardzo ci łatwo powiedzieć: kochana Beatko, kochana Anetko, jest łatwo ci wyśpiewać: mój piękny, mój cudowny, mój ukochany, mój drogi Jezus, jaki ty jesteś wspaniały. Potrzebujemy studiować pieśni nad pieśniami. Oj, to taka poetycka księga, taka romantyczna. Jakoś nie znajduje się w tej księdze. Ale to jest nic innego, ale relacja oblubieńca z oblubienicą. A jak ty się chcesz nauczyć prawdziwie kochać? A jak ty się chcesz nauczyć prawdziwie uwielbiać, wchodzić w uwielbienie Boga? Jeśli ty nie pojmujesz, nie rozumiesz i nie chcesz studiować pieśni nad pieśniami, psalmów, które są niczym innym, ale wyśpiewaniem serca do Boga i serca Boga do nas. Jak ty chcesz? Jak ty uważasz? Jak to jest możliwe? Czy Bóg się pomylił, że akurat taka księga jest napisana? Moi drodzy, potrzebujemy nabrać tego języka rozmowy z Bogiem. Amen? Ponieważ Duch Święty jest duchem delikatnym, on jest dżentelmenem. I ty potrzebujesz we właściwy sposób z nim komunikować. Jeśli tobie na kimś zależy, to robisz wszystko, aby tak komunikować, że ta osoba jeszcze chce z tobą rozmawiać potem. A co znowu Jezus?
jest napisane, był jak rylec biegłego pisarza, aby nasz język taki był. Rylec, który zaczyna pisać i ogłaszać chwałę Pana. W pieśni nad pieśniami oblubieniec mówi do oblubienicy, pozwól mi oglądać Twoją twarz, pozwól mi usłyszeć Twój głos. Bóg dał nam głos po to, abyśmy go wznosili, oddawali mu chwałę. Jeśli nie masz nic do zaoferowania Bogu, to pamiętaj, że zawsze masz głos. Użyj Twojego głosu. Potrzebujesz studiować psalmy, znać jego słownik, ponieważ psalmy Asaf, Dawid wynikały z życia z Bogiem. To, co on pisał, to, co on wyśpiewywał do Boga. To jest całe nasze życie, moi drodzy. Tu wylewa się cała nasza dusza, tu się zmienia nasz charakter, nasze myślenie. Kiedy zaczynasz uwielbiać Boga, zacznij od tego, że zaczynasz śpiewać, chwalić Boga wersetami z psalmów. Weź psalm i zacznij tym psalmem uwielbiać Boga. Możesz modlić się psalmem, a możesz uwielbiać Boga psalmem. I kiedy weźmiesz Słowo Boże i zaczniesz śpiewać, Pan jest moim pasterzem, ja niczego nie będę się bać. Amen. Potrzebujesz ćwiczyć swój głos. Potrzebujesz ćwiczyć, kiedy bierzesz inne wersety ze Słowa Bożego i je śpiewasz przed Bogiem i samym sobą. I również słyszy to wróg. Bardzo mu się to nie podoba. Bo wiemy, że Słowo Boże mówi, że również głosy tyrana oni śpiewają. Wróg śpiewa. Ale na chwałę szatana. Ponieważ on wszystko podrabia. Dzisiaj muzykę, jaką on stwarza, za którą porywa całe tłumy. Na cześć szatana. Muzykę, która zawiera w sobie elementy okultystyczne, zawiera czary. Omamia lud. Ale kiedy zaczynasz grać muzykę z nieba, kiedy zaczynasz śpiewać to, co Duch Boży ci poddaje, ono przynosi życie zoe. Zmienia atmosferę tego miejsca, gdzie ty jesteś. Kiedy ja wyjeżdżam i modlę się o narody, mam dwie rzeczy, strategię i pieśń od Pana. My zdajemy sobie sprawę, że przychodzi niesamowita wolność. Nasz głos z jednej strony jest szeptem do Boga, a z drugiej strony jak trąba, która ogłasza cuda Pana, Jego dobroć, Jego uzdrowienie, chwałę. To wychodzi z nas jak rzeka z naszego wnętrza. Jest napisane, będę opiewał zawsze dzieła łaski Pana. Ustami swymi będę głosił przez wszystkie pokolenia wierność Twoją. Błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają i nieustannie Ciebie chwalą. Dzisiaj w kościołach jest taka tendencja, pół godziny uwielbienie, pół godziny nauczanie, modlitwa 20 minut, błogosławieństwo, idziemy do domu. Tak, nie zajedziesz daleko. Nie możemy ograniczać Ducha Świętego. Czasami jest tak, że kiedy my uwielbiamy Boga, my uwielbiamy całe nabożeństwo. I nie ma nawet kazania, bo tak Duch Boży nas prowadzi. Ale my cały czas wyśpiewujemy słowo objawione. Rema, prorocze słowo od Pana. Amen. Karmimy objawieniem Boży lud. Kiedy jesteś w chwale Bożej, ty się nigdy nie męczysz. Nie krytykuj, nie narzekaj. Dziękuję.
Duch Święty, który jest w Tobie, który przyjął panowanie, oddaje chwałę nawet wtedy, kiedy jest Ci ciężko. Ja zwróciłam uwagę, że największe namaszczenie przychodzi wtedy, kiedy jest mi ciężko, a ja się decyduję uwielbiać Pana. Amen. Wtedy właśnie w tym uwielbieniu Bóg rozwiązuje moje problemy. On powoduje, że ja przestaję się martwić. Słowo Boże mówi, Izajasza 62:2, na Twoich murach, Jeruzalem, postawiłem stróżów przez cały dzień i przez całą noc. Nigdy nie umknął. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie. Z jednej strony. Słowo Boże mówi, nie milczcie. Z drugiej strony, wy, którzy wyznajecie Pana. Co to znaczy? My potrzebujemy bombardować niebo. Po prostu śpiewać dla Niego. Po prostu wychwalać Go. Kiedy w nocy jesteś budzony, to znaczy Bóg po coś się zbudził. Po co? Aby wstawiać się i uwielbiać Boga. Amen? To ma być pieśń dla Pana. Bo może właśnie w tym czasie ktoś ma wypadek i Twoja pieśń uratuje jego. A może w tym czasie Bóg chce, żebyś uwielbił Boga, ponieważ wróg szykuje na ciebie. Zasadzka. Kiedy stajemy się filarem chwały, głoszony w Jeruzalem, ogłoszony wśród ludzi, wśród narodów, Bóg ciebie wyniesie. Słowo Jezreel oznacza Bóg sieje. Pan, który siedzi w niebiosach, słyszy to, co zasiewamy w niebiosach. On powiada, ja wysłucham nieba, a ono wysłucha ziemi. W odpowiedzi na to, co my zasiewamy w okręgach niebieskich, On sieje tu na ziemi. Kiedy stoję i oddaję Bogu chwałę, sieje w okręgach niebieskich. W zamian za to ziemia otrzymuje zboże, moszcz, oliwę. Co to oznacza? To są symbole przebudzenia. Przebudzenie Duch Boży przekonuje mnie cały czas. Przyjdzie przez prorocze uwielbienie. W głównej mierze. Mogę być w domu, oddawać Bogu chwałę i przyczyniać się do przebudzenia w Jego zgromadzeniach lub wpływać na przebudzenie w innej części świata. Ja śpiewam pieśń, okazuje się, że śpiewam o Samarii, o wybawieniu. Jakaś tam wioska Bóg mnie poddaje, nigdy nie znałam nazwy tej wioski. Amen. Ja wierzę, że w tym czasie Bóg interweniuje. Chodzi o to, że kiedy Bóg mnie dotyka, ja potrzebuję być posłuszny. Bóg jest nie tylko żniwarzem, ale również siewcą pól. Nasz język powinien służyć Bogu, wypowiadać słowa chwały, uwielbienia i czci Bogu. I tu zwróć uwagę, nie może z jednego źródła wypływać gorzka i słodka woda. Bo w Twoich ustach jest śmierć albo życie. A gdy doniesiono królowi Dawidowi, Pan pobłogosławił domowi Obeda, Edomczyka i wszystkiemu, co do niego należy, ze względu na skrzynię Bożą, wyruszył Dawid i sprowadził skrzynię Bożą z domu Obeda, Edomczyka, do miasta Dawida z radością. Kiedy niosący skrzynię Pana postąpili 6 kroków, on składał na rzeźną ofiarę wołu i tucznego barana. Tańczył też Dawid z całej siły przed Panem, odziany zaś był lwiany efod. Robili przed skrzynią Pana 6 kroków. On składa rzeźną ofiarę przed Panem. Amen. I dalej idą 6 kroków. Widzimy, moi drodzy, cały czas Duch Boży pobudzał do składania ofiary. I sprowadził Dawid wraz z całym domem Izraela skrzynię Pana wśród okrzyków i donośnego trąbienia. A gdy skrzynia pańska dotarła do miasta Dawida, Michal, córka Saula, wyjrzała przez okno i widziała, że król Dawid skakał i tańczył przed Panem i zgardziła nim w swoim sercu. Pytanie, jak ty się zachowujesz, kiedy widzisz, że twój brat i siostra skacze? Jaka jest pierwsza twoja reakcja? Jaka jest pierwsza twoja myśl? Pan pokazuje,
że jeżeli chcemy sprowadzić Bożą obecność, arkę, my powinniśmy się ruszyć i zacząć przed Bogiem wreszcie tańczyć. Ponieważ my mamy uwielbić Boga duszą, duchem i ciałem. Kiedy Dawidowi udało się przynieść arkę na przeznaczone dla niej miejsce, nagrodził cały lud, który mu pomagał, rozdając im bochenek chleba, placek figowy i po kawałku mięsa. Stał się jedynym człowiekiem w Biblii, który nakarmił lud. Jezus nakarmił raz, moi drodzy, a kolejnym razem 5-4, a potem 5000 ludzi. Są również inne cudowne wydarzenia, gdy ktoś nakarmił innych, lecz nikt, z wyjątkiem Dawida, nie nakarmił w Biblii całego ludu, tam zgromadzonego. Wiecie, kiedy on to zrobił? Jak wrócił do Jerozolimy tańcząc. Nikt nie nakarmił ludzi potrójną porcją prócz Dawida. Panie Jezu, proszę Cię, pozwól mi te długi umorzyć. Panie, daj mi, Panie, finanse. Panie, zrób coś. A Jezus mówi, zrób coś dla mnie. Zacznij tańczyć w momencie Twoich długów, kryzysów, trudności, odrzucenia, bo jak spotkałeś dziewczynę, to pląsałeś, aż cały byłeś spocony. I tak i korowody były, i walczyki były, i podskakiwania, i kółeczka były. A jak idziesz na wesele, jak tylko zagrają, to nóżka ci podskakuje i już jesteś pierwszy na tafli, aby tańczyć i robisz takie piękne figury. Taniec został stworzony przez Boga dla Boga. Amen. Amen numer jeden. Bo w Sofoniasza jest napisane, że kiedy Bóg uwielbia, to On tworzy piruety z Tobą, spirale. A ja mam być na obraz i podobieństwo samego Boga. Ale co pomyślą o mnie bracia i siostry? Tu nigdy nikt nie tańczył. Wreszcie ktoś musi zacząć to robić. Amen. Bóg powiedział do Rut Helfin: jeżeli chcesz nakarmić naród, jeżeli chcesz nakarmić ich potrójną porcją, musisz zacząć tańczyć przed Bogiem. Amen. Bóg dał jej do zrozumienia, że taniec przyniesie namaszczenie do nakarmienia narodu, wylania Ducha Świętego. I teraz kościoły biorą to słowo, biorą do przodu brata lub siostrę, najczęściej siostry, pięknie ubrane flagi, wstęgi, i one stoją naprzecie i tańczą, i tańczą. A wierzący stoją w krzesełku i stoją, i stoją. Ale Bogu nie chodzi o to, żeby zrobić przedstawienie w kościele. Jest napisane, wszyscy mamy tańczyć. Amen. Tak, jak nas Duch prowadzi. Amen. Ja przyszłam do jednego kościoła, patrzę, kobieta może mieć 80 lat i ona robi piruety. I pomyślałam sobie, jak ona robi te piruety. I potem, jak ona już skończyła, a robiła to z 2 godziny, więc zastanawiałam się, w ogóle to jest niemożliwe. Ona mówi, no jak to, siostro? Przecież to Duch Święty ze mną tańczył. To On mnie trzymał w swoich ramionach. Jaka to rozkosz być z Panem. Ale odzywa się tam głos wrogu.
Stańcie, bracia i siostry, wreszcie na nogi. O czym wy mówicie? Brak poznania powoduje, że naród się rozprasza. Ponieważ do wielu rzeczy dzisiaj Kościół nie ma właściwego zrozumienia. Poznanie jest łaską. Ja nie mam pogardzać tym, że ktoś nie ma poznania. Ale ja nie mam pochopnie odrzucać czegoś, czego nie rozumiem, nie doświadczyłem, nie robiłem. Dobrą i mądrą rzeczą jest rzeczy badać. Czy możesz powiedzieć amen? Moi drodzy, jeśli boli cię noga, tak jak mnie jeszcze, to daj taki, wiesz, ciężar. Amen. W takt Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, Słowo Boże mówi, że matka Rut, doświadczenie jej, prorokowała do niej: zamierzam zmienić twoją służbę, wysłać ciebie do królów, królów, królowych, ludzi na wysokich stanowiskach i będziesz do nich mówić moje słowa. Ale zanim to się stanie, codziennie, kiedy wstajesz, bądź do dyspozycji Pana i zacznij tańczyć. Kto lubił walczyki tańczyć? Amen. Zatańczmy walc dla Pana, moi drodzy. Amen. Wierzę, że taniec wyzwala namaszczenie nad narodami. Potrzebujemy tego namaszczenia. Popatrzmy na naród żydowski, co oni robią. Oni tańczą. Jak ja byłam na Święto Sukot, patrzę, że Żydzi ortodoksyjni, oni zrobili kółko. I na ulicy oni tańczyli. Potem była taka platforma i było widać, co w synagodze się głównej dzieje. Wszyscy pląsali, tańczyli. Amen. Gdziekolwiek pójdziesz na nabożeństwo, do zboru mesjanistycznego, oni tańczą. Tańczą i chwalą Boga. Moi drodzy, bo to jest Boża wola, żeby człowiek tańczył przed Panem, żeby namaszczenie Pana było uwalniane. I teraz, jeżeli zaczynasz tańczyć przed Bogiem, wiele razy wolność przychodzi w Duchu Świętym. I zaczynasz mieć objawienie Słowa Bożego. Zaczynasz to uwalniać. Kiedy ona, moi drodzy, to zrozumiała, że narody były nakarmione chlebem, mięsem, plackiem z rodzynkami. Kiedy Dawid był w stanie wszystkich zaspokoić, to było powodem tego, że on skruszonym sercem, uniżonym sercem stanął. Moi drodzy, jest tam napisane, odkryty i tańczy przed skrzynią przymierza. Nie patrzył, co w lewej stronie czy w prawej stronie lud Boży myślał i robił. On patrzył na Boga, szukał Bożej obecności. W czasie przekazywania proroctwa przez matkę Rut zobaczyła w wizji słowo Katmandu. Niedługo potem Bóg posłał ją do Nepalu, do Katmandu, aby powiedzieć królewskiej rodzinie o Jezusie. Oddawanie chwały w tańcu jest pełne mocy. Moi drodzy, zadaję ci pytanie, a jak to się stało, że Salome otrzymała głowę Jana Chrzciciela? Jak to się stało? Jej taniec podobał się królowi tak bardzo, że był gotów oddać jej wszystko. Namówiona przez matkę poprosiła o głowę Jana. W tym przypadku taniec został wykorzystany w negatywnym sensie. Diabeł podrabia. W pozytywnym aspekcie, gdy nasz taniec podoba się królowi, możemy otrzymać wszystko, co pragniemy. Bo pyta się jej, co chcesz otrzymać? Bo to dotknęło serca króla, Roda. Amen. Ona mówi, niestety, głowę Jana Chrzciciela. Każde miejsce jest napisane, po którym stąpać będzie wasza stopa, będzie wasza. Gdy tańczysz wokół domu, wybranych miejsc, wokół mapy, cały czas stawiając kroki, ufając Bogu, że to dom, że to miejsce, to miasto, ten naród będzie widział poruszenie Ducha Świętego w tych miejscach.
że tam, gdzie postawisz swoją stopę, Bóg wyda tą ziemię dla Boga. Amen. Czy to nie jest pełne mocy, jaki autorytet stoi za uwielbieniem, jeśli chodzi o wierzącego? Nasze stopy zostały namaszczone do tego, by brać w posiadanie narodu. Marsze, które organizowane są w Polsce. Amen. Kiedy idzie marsz dla Jezusa, kiedy są wiwaty, te wstążeczki, chusteczki, flagi, kiedy ludzie robią piruety, tańczą. Amen. To było niesamowite. Najpierw myśmy wiwatowali, jak szły różne narody. Potem, kiedy Polska się pojawiła w Jeruzalem, my weszliśmy do, jako Polacy, do tego miejsca i najpierw myśmy błogosławili wszystkich, a potem, wchodząc jako polski naród, Żydzi, czy to ortodoksyjni, czy mesjanistyczni, czy narody błogosławiły nas. Ale coś myśmy robili. Machały flagami. Podnosiły ręce jada. Amen. Tymi wstęgami do góry, do nieba. Amen. Wywatowały, wzywając imion Pański i tańcząc, skacząc. Bóg odnawia naszą młodość jak u orła. Amen. Izraelici witają szabat tak, jakby witali gościa lub królową. Wraz z witaniem szabatu pojawiają się tańce, śpiew i radość. Po zjedzeniu posiłku ludzie zaczynają energicznie śpiewać tego rodzaju pieśni. Z radością więc zaczerpnijmy ze źródeł zbawienia. Izraelu na przykład, polegaj na Bogu. Radujcie się z Jeruzalem wszyscy, którzy je miłujecie. Postawiłem strażnika na twoich murach, o Jeruzalem, który będzie czuwał we dnie i w noc. Potem każdy siedzący kładzie ręce na siedzącym obok niego i zaczynają śpiewać. Bóg jest Bogiem świętującym. I my powinniśmy świętować. Amen. Powinniśmy świętować święta, które są ustanowione wiecznie. Ale przede wszystkim powinniśmy świętować każdy dzień. Ponieważ każdy dzień jest na chwałę Pana. Amen. Każdy dzień jest na chwałę Pana. Amen. I tutaj jest napisane w psalmie: zamieniłeś skargę moją w taniec. Amen. Jak łatwo jest wyjść ze stanu rozpaczy, beznadziei, depresji, kiedy ty zaczniesz po prostu tańczyć. Rozwiązałeś mój wór pokutny i przepasałeś mnie radością. Jak łatwo jest wejść w radość Pana, kiedy ty zaczniesz tańczyć, aby dusza moja śpiewała ci i nie zamilkła. Panie Boże mój, będę ciebie wiecznie wysławiał. Moi drodzy, mamy zborowe śpiewniki, mamy churalną muzykę, wiele istnieje zespołów, mamy taniec, wszystko to jest godne czci Pana. Coraz więcej hebrajskich pieśni i tańców przechodzi do ciała Chrystusowego, ponieważ zauważasz, że wnosi to namaszczenie. Jeśli masz jakikolwiek problem z tańcem, pozwól Bogu przekazać ci namaszczenie do tańca. Niech Bóg rozszerzy teraz nasze myślenie na ten temat. Bądź zdeterminowany, aby tańczyć przed Panem z wszystkich sił i z całej mocy. I każdego dnia wiruj, wiruj, szulamitko, wiruj, chcemy ciebie oglądać. A co chcecie zobaczyć w naszej szulamitce, krążącej niczym w tańcu obozów? Zawróć, zawróć, pląsaj, pląsaj doskonała. Pragniemy ciebie oglądać, jak piękne są twoje stopy w sandałach, księżniczko. Wypukłości twoich bioder są jak klejnoty, dzieło rąk mistrza przerwa.